Dziś będę podawał trochę danych, trochę informacji, które mogą być ciekawe i mogą być też i złowróżbne. Więc chwilę uwagi poproszę. Informacja pierwsza i z ostatniej chwili. Czy wiecie Państwo, dlaczego Onet kupił Tomasza Lisa, Jarosława Kuźniara i byłą szefową TVP Kultura Katarzynę Janowską, a także parę innych osób, Łukasza Grasa? To powiem Państwu, jak nie wiecie. I zdradzę tajny projekt Axel Springer w Polsce. Axel Springer, który uważa, że Polska jest ich i wszystko w Polsce im się należy. Otóż Axel Springer chce teraz za duże pieniądze kupić telewizję Puls i przygotowuje się do tego, zatrudniając w przechowalni w Onecie tych gwiazdorków telewizji. Sprytny plan rozszerzenia władztwa Axel Springer, koncernu Axel Springer, który bardzo mocno miesza się do sterowania polską polityką, bo przypomnę, że Axel Springer jest właścicielem także tygodnika Newsweek, zwanego także, a może pominę tą nazwę, żeby być eleganckim. Więc Axel Springer, agresywny gracz, w tej chwili angażujący się już po stronie Komitetu Obrony D, wyraźnie po stronie Komitetu Obrony D, chce kupić telewizję. I spieszy się z tym bardzo, bo wie, że w niedługim czasie może już to być trudniejsze. Uważajmy, bo Niemcy naprawdę chcą na tym rynku już rozdawać karty i uważają, że jesteśmy ich kolonią, po prostu kolonią, a kolonią medialną na pewno. A skoro już o kolonii mowa, to przedstawię Państwu teraz pewne wyliczenie, które okaże się dla Was szokujące, a wiedzą o nim ekonomiści, tylko nie mówią. Dlaczego nie mówię? Nie wiem. Ja powiem. Choć nie jestem ekonomistą, jednak skonsultowałem się z fachowcami i podam pewne liczby, otóż, które są szokujące. Otóż co roku pożyczamy my Stanom Zjednoczonym 40 miliardów dolarów. W zeszłym roku 30 miliardów dolarów. Co roku, tak, tak. Nie przecierajcie Państwo uszu, bo to jest prawda. 30 do 40 miliardów dolarów pożyczamy na finansowanie deficytu budżetowego Stanów Zjednoczonych. W różny sposób to robimy, zaraz powiem jaki. Oprocentowanie tej pożyczki to 1,85% w skali roku. W tym samym czasie, jeżeli gramy na rynkach, bo cały czas Polska za pomocą pewnych podejrzanych pośredników, którym oddano w ręce wszystkie instrumenty i którzy spekulują i zarabiają na tym ogromne pieniądze, Polska oddała swoje budżetowe duże pieniądze do gry finansowej. Więc jeżeli w drugą stronę pożyczamy od Stanów Zjednoczonych, to płacimy za to 3,06%. A więc cały czas robimy wspaniały interes. Drogo kupić, tanio sprzedać. Jak w tym kontekście brzmią deklaracje Obamy, że na wzmocnienie, szumnie mówiąc, wschodniej flanki NATO, Stany Zjednoczone chcą wyasygnować ogromną sumę miliarda dolarów. My pożyczamy bogatym Stanom Zjednoczonym kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie. Mówię to w kontekście niedawnego wystąpienia Donalda Trumpa, który wyraźnie zapowiedział, że nie zamierza spłacać amerykańskich długów w świecie i za każdego pożyczonego przez Amerykanów dolara może zapłacić najwyżej 2 pensy. 98 pensów straty na każdym dolarze. To są mechanizmy prawdziwej polityki. To są mechanizmy prawdziwej gry, która odbywa się w tej chwili w świecie. Szokujące? Wystarczy liczyć. W tym samym czasie Standard & Poor's, prywatna agencja, obniżyła rating Polski ze stanu A na stan BBB. Znaleźliśmy się w tej samej kategorii gospodarek co Rumunia, Maroko czy Kazachstan. Jak to odczytać? Tak jak chciałby pan George Soros. Agresja na Polskę, agresja na polski rząd odbywa się z użyciem wszystkich możliwych elementów finansowych,
jakie tylko Soros i ludzie, którzy za nim stoją i są od niego ważniejsi, mogą użyć, żeby zmusić Polskę do uległości. W tej chwili jesteśmy tresowani i zmuszani do uległości. Ta tresura zresztą odbyła się w całej Europie. I teraz kilka faktów, które są szokujące. Policja w Pireusie przechwyciła transport 26 milionów tabletek zawierających opium. Były one przemycane wraz z migrantami. Okazuje się, że już nie tylko terroryści przenikają do Europy wraz z falą migrantów, ale także zwykli bandyci przemycają broń, narkotyki, kobiety. Zajmują się tym, czym zajmowali się zawsze, ale teraz robią to bezkarnie, korzystając z przepisów o humanitaryzmie europejskim. W tym kontekście znowu następne wydarzenie. Ankara jest wściekła. Dlaczego? Ponieważ niemiecki parlament na wniosek niemieckiego rządu potępił rzeź Ormian dokonaną przez Turków. Fakt niezaprzeczalny. Turcy mordowali Ormian. Ale co to znaczy teraz taka deklaracja Berlina? Można ją odczytać bardzo wyraźnie. Niemcy właśnie dogadali się z Rosją. Już wstępują na wojenną ścieżkę z Erdoganem, prezydentem Turcji, ponieważ mają otwarte linie interesów i kredytów z Moskwą. Berlin-Moskwa. Wyraźny Jungtim. Tak należy odczytywać tą ostatnią deklarację Berlina. No i rzecz, która wymaga większego omówienia, a którą chciałbym, żeby Państwo po prostu mieli z pierwszej ręki. Otóż istnieje taka praktyka w świecie muzułmańskich młodych mężczyzn, która nazywa się taharusz. Taharusz oznacza masowe molestowanie kobiet. Taharusz odbywa się w państwach muzułmańskich, przeważnie w państwach afrykańskich i w Pakistanie, ale także w niektórych państwach arabskich, takich jak Libia na przykład. Jest to takie przedmiotowe traktowanie kobiety, trochę jak zwierzęcia. Kobiety otaczają dwa pierścienie mężczyzn i ci mężczyźni ją dotykają, usiłują gwałcić, okradają, popychają. Kobieta przeżywa straszne chwile i praktyka taharusz przeniknęła do Europy. Mieliśmy do czynienia z taharusz w Kolonii, mieliśmy do czynienia w Hamburgu, a ostatnio na festiwalu muzycznym, który również odbywał się w Niemczech. Nie dziwmy się, bo to normalne zachowanie muzułmańskich młodych mężczyzn. Oni tak zachowują się u siebie. Oczywiście tego nie ma w doktrynie islamu, tego nie ma w prawie szariatu, chociaż prawo szariatu pokazuje, że kobieta to tylko pół mężczyzny. Ale taharusz jest praktyką, która przenika do Europy wraz z nowymi migrantami. Więc my, Europejczycy, albo pogodzimy się z nową praktyką traktowania kobiet, taharusz, albo będziemy musieli walczyć i po prostu uczyć ich kultury. Tylko konia z rzędem temu politykowi, który powie, w momencie, kiedy zaczynają się tego typu ekscesy, policja powinna wkraczać i drewnianymi pałkami wybijać ze śniadych głów tego typu zachowanie. Kto to zrobi? Z cyklu muzułmańskiej agresji rzecz, która już nie dzieje się w jakiejś odległej zachodniej Europie, tylko w Gdańsku, w gdańskiej arenie. Kilka dni temu miała miejsce walka w tak zwanym MMA. W Polsce jest to Federacja KSW. Pomiędzy Azizem Karaoglu, Turkiem z Niemiec, i Mamedem Halidowem, nominalnie Polakiem z Czeczenii. I co się stało w trakcie tej walki? Ano w trakcie walki na wyjście pana Karaoglu została puszczona wojenna pieśń bojowników islamskich, używana przez Jabhat al-Nusra, czyli zbrojne ramię Al-Kaidy, a ostatnio używana także przez bojowników Daula Islamia, czyli państwa islamskiego. Po walce, kiedy między innymi ja podniosłem na ten temat larum,
pan Karaoglu stwierdził, że to wina organizatorów, a organizatorzy stwierdzili, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Natomiast faktem jest, że pieśń nawołującą do mordowania i podrzynania gardeł niewiernym puszczono w gdańskiej arenie w trakcie masowej imprezy transmitowanej przez dużą komercyjną telewizję. Tak nawiasem mówiąc, pan Karaoglu na co dzień zatrudniony jest jako ochroniarz pierfogla, byłego katolika, a teraz działacza salafickiego, który montuje salafickie, agresywne, antychrześcijańskie grupy w Niemczech. Pierfogel, sam bokser wagi półciężkiej, teraz ma ochroniarza Aziza Karaoglu. Jak Państwo zauważyli też w materiałach internetowych, pan Mamet Halidow również w szatni przechadzał się, nucąc tą pieśń i wznosząc palec do góry. Ten palec do góry to jest znak agresywnych islamskich bojowników, którzy chcą islamizacji Europy i całego świata. To jest taki sam znak, jak znak Heil Hitler dla faszystów. Ten znak, zapamiętajcie Państwo, jeżeli zobaczycie, że taki znak pokazują islamiści, to znaczy, że oni chcą wojny. I nie mówię teraz tak, dlatego, że ponoszą mnie emocje, tylko na zimno analizuję fakty, a one są właśnie takie. To tyle, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową i coraz mocniejszą agresję islamu, już także na Polskę. Wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje także na powiązania Ligi Muzułmańskiej działającej w Polsce od 2001 roku z Bractwem Muzułmańskim, z którego wywodzi się Ayman al-Zawahiri, dzisiejszy dowódca i ukrywający się lider Al-Kaidy. Warto o tym wiedzieć. No a cóż w Polsce? W Polsce trwa rozgrywka pomiędzy Donaldem Tuskiem i Grzegorzem Schetyną. Tusk spotkał się z Kijowskim i najwyraźniej kombinują, mówiąc brzydko, wspólny front w wyborach prezydenckich, czyli Tusk będzie kandydatem na prezydenta popartym przez szeroki ruch komitetów obrony D pana Kijowskiego. Nie spodobało się to panu Schetynie, który widzi, że w ten sposób przegrywa w Warcaby, więc zawiesił w prawach członka klubu parlamentarnego pana Kamińskiego, zwanego popularnie Misiem. Na odsiecz panu Kamińskiemu ruszyła pani Ewa Kopacz i nagrała rozpaczliwy, straszliwy klip wzywający do uczestnictwa w marszu 4 czerwca. Obejrzyjcie Państwo sobie ten klip. Można się setnie uśmiać, ale też i po prostu zasmucić, że ktoś taki mógł być premierem Polski. A tak a propos wyborów 4 czerwca. Do czego chcą, co chcą uczcić uczestnicy manifestacji 4 czerwca? Wybory, w których 65% zagwarantowane miała PZPR, a 35% to tak zwane wolne wybory, czyli częściowo wolne wybory, czyli niewolne wybory, mówiąc krótko, no bo nie można być częściowo w ciąży, tak samo jak nie można być troszkę wolnym, a troszkę niewolnym. Bardzo dobrze, symboliczne marsze Komitetu Obrony D w rocznicę komunistycznych, zniewalających nadal Polskę wyborów 4 czerwca i w rocznicę czego? Umów Okrągłego Stołu, realizacji Umów Okrągłego Stołu, czyli tajnych uzgodnień pomiędzy bezpieką Kiszczaka i Jaruzelskiego, a wyselekcjonowanymi opozycjonistami, których dzieje prawdopodobnie poznamy po ujawnieniu tajnego zbioru zastrzeżonego Instytutu Pamięci Narodowej. Czy będzie to ujawnione? Oby było. Bo jeżeli nie będzie, to znaczy, że wpływy salonu, który dotychczas rządził w dzisiejszej władzy, są ciągle zbyt duże. Jak zwykle historia, która może Państwa zaciekawić bardziej jako czytelników Ladlama i Forsyta, ale wydarzyła się ona naprawdę. Do opowiedzenia tej historii sprowokowały mnie informacje o tym, że szwedzkie służby specjalne, radiologiczne służby specjalne, które nagrały rozmowy z kokpitu prezydenckiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku, chciały przekazać Polsce te nagrania, a agencja wywiadu odmówiła. No i niektórzy są zadziwieni, dlaczego to agencja wywiadu odmówiła. To ja powiem dlaczego. Ponieważ agencja wywiadu zainteresowana była jedynie inwigilacją opozycji. Wykorzystywano do tego także nowoczesny amerykański sprzęt, który został dostarczony po to, by inwigilować na wschód i przekazywać Amerykanom dane ze wschodu. Ten sprzęt w większości został nakierowany na inwigilację opozycji. Tak więc agencja wywiadu zachowywała się jak policja polityczna. A jak była skuteczna? Świadczy o tym przypadek
Wojciecha G., polskiego konsula z Bejrutu, który najpierw zaginął, a potem okazało się, że utonął w kwietniu 2013 roku, kiedy pan Radosław Sikorski był szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Potem okazało się, że pan konsul był także na drugim etacie, był oficerem Agencji Wywiadu. I co Agencja Wywiadu zrobiła? Do Bejrutu przyjechało dwóch, powiedzmy, że pracowników Agencji Wywiadu, zajrzeli do komputera i wyjechali. Wszystko. Pan Wojciech G. zginął prawdopodobnie zabity przez Rosjan, ponieważ wszedł w Bejrucie w interesy wywiadu rosyjskiego SWR. Taka hipoteza jest najbardziej prawdopodobna. MSZ nic nie zrobił w tej sprawie. Zatuszowano wszelkie możliwe próby prowadzenia śledztwa, nawet kiedy policja libańska zwróciła się do naszego MSZ-u, że może przeprowadzić śledztwo w sprawie tajemniczego utonięcia Wojciecha G., nie zrobiono tego. Czyli Agencja Wywiadu i rząd Donalda Tuska, a potem Ewy Kopacz, nie byli w stanie ochronić nawet swoich ludzi, nie byli solidarni nawet ze swoimi ludźmi, których wysyłali na misję, albo których państwo polskie wysyłało na trudne wywiadowcze misje. Jak z takim państwem mógł ktokolwiek współdziałać? Sprawa śmierci Wojciecha, młodego polskiego konsula Wojciecha G., od 2013 roku jest wyrzutem sumienia na ciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mam nadzieję, że teraz polski rząd przynajmniej podejmie próbę wyjaśnienia tej śmierci. Ale tak działa Agencja Wywiadu. Powiem jeszcze jedno. Pewien polski inżynier, który stracił głowę w Pakistanie, mógł zostać wykupiony za 5000 dolarów. I tylko opieszałość i brak odwagi szefa Agencji Wywiadu sprawiły, że trwało to trwało i trwało, aż w końcu człowiekowi obcięto głowę. Być może szczegóły tej sprawy opowiem w następnym komentarzu. Pozdrawiam, miłego tygodnia.